Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, widzimy się w kolejnym odcinku z naszych scenariuszy z Heroesów 5. Poprzednio, jeżeli jesteście zainteresowani bardziej fabułą, to więcej zostało wyjaśnione w pierwszym odcinku. Mogę tylko tak zaznaczyć, że wcielamy się w Kuniaka, orczą legendę, można powiedzieć. Jeżeli śledziliście kampanię, to powinniście wiedzieć, takiego wyzwoliciela rasy orków. No i próbujemy właśnie wydostać się spod buta rycerzy oraz magów ze srebrnych miast, których jeszcze nie spotkaliśmy. Wiemy tylko, że oni stworzyli orków. Zobaczymy, jaką rolę oni będą mieli jeszcze tutaj w swym udziale, w całym zniewoleniu orków. To się jeszcze okaże. Póki co widzę, że mogę tu zdobyć kilka kopalenek. To może być bardzo, bardzo przydatną rzeczą. Aha, nie mam pieniędzy na ratusz. Dobra. Chciałbym go zbudować bardzo. To może być trudna walka z tymi gównami. Mantykurami. Bywają irytujące, zwłaszcza, że jest ich grupa. Zacznijmy od golemów. Miękko porobione. Rakshasarani. Powinniśmy was zrobić. Biorę w ciemno jak dwa, to żaden problem. Lepsze machiny wojenne oczywiście. Gobliny są o tyle fajne, że można je bez większego problemu tracić. Jakoś nigdy specjalnego żalu nie czułem je tracąc. Zawsze to przydatna rzecz. Może jakiś tani budynek ewentualnie zbudować dzisiaj? No, może nawet nie tani, co dom duchów. Nie, no nie, nie mogę tego zrobić. Targowisko. Poziomujemy miasto. Ratusz potrzebujemy zrobić i szamanki do końca tygodnia. I to będzie dobry układ, myślę. Będziemy... No, powinno nam starczyć. Powinno nam starczyć na te dwa budynki. Teraz tak, wąpierze. Bez straty, to całe szczęście. Antikory mogą okazać się jeszcze trudniejsze. Och, bez strat. Dobra, triple shot balista. Oj, drodzy. Czy wy to widzicie? Nie ma żadnego już problemu. W momencie, jak mamy triple shot balista, to jesteśmy naprawdę, naprawdę do przodu, mocno. Jeżeli chodzi o faktyczną naszą siłę. A, jest i pomarańczowiak. Jak silny jesteś? Nie jesteś. Jesteś generalnie dosyć żenujący. Jeżeli ty chcesz mnie z czymś takim próbować powstrzymywać, chłopcze. Tak, zbudujmy jeszcze sobie to. Mam hajsów. No chodź tu, koteczku. O, słusznie. Spierdalaj lepiej to prędko. Ja z sekstansem i z tydzień rewokacji, czyli czary magii zniszczenia, mocniejsze luz. Dobrze. Syrenkę sobie odwiedźmy. Tu będzie jeszcze jakaś wyspa z surowcami, bo brakuje mi jeszcze. Wrak dżonki, tutaj bywają żywiołaki wody. Nie, duchy tym razem. Ale trzy kafle, słuchajcie, piechotą nie chodzi. Troszkę drewna. Już całkiem w pytkę. Weźmy sobie na pewno budynek do siepaczy. No, Kuniak już się staje naprawdę fajnym badasem. Jeżeli mamy być szczery. Dowodzenie przydałoby się łyknąć zaraz. W zasadzie już mamy kompletny build, jeżeli chodzi o naszą postać. No, może build to nie jest takie dobre słowo. Nie do końca oddające to, co chcę osiągnąć, ale... Serio? I to tak sobie po prostu tu leży? Czy zaraz tu będzie jakaś zasadzka? Bo to tak wygląda. Czego mi brakuje? Ach, kamienie już teraz. Niepotrzebnie. Zrób karczmę zatem. Zawsze tam podbijasz poziom tego miasta. Tutaj coś jest. To jest stocznia tylko? Tak, to jest tylko stocznia. No, jeżeli to tak się stoi, to... Nasz żal nie wziąć, nie? To jest jedna z lepszych zbroi. Oczywiście musimy ją podmienić. Eksperckie, tak? Machinki niech będą. Bo my mamy taką zbrojkę, więc oczywiście założymy sobie... Już mamy plus jeden do wszystkich parametrów. Pamiętacie, trafiliśmy... Chyba w jednej z tych skrzynek na samym początku, w pierwszym jeszcze odcinku, trafiliśmy na... Właśnie... patent z pierścieniem Smoczego Oka. To daje inicjatywę dużym jednostkom, jeśli się nie mylę, czyli wiwerny, cyklopy oraz centaury. No, w tym zamku centaury. No, grupa kawalerzystów, oni są strasznie trudni. Czy strasznie trudni? Są irytujący. Zakładam, że chodzi o tych dżentelmenów.
Coś mi podpowiada jedna rzecz, że mogę tę bitwę zrobić. Czy ja samo trójstrzałówką to zrobię? No to będzie do pokombinowania na pewno ta bitwa. Och, bez strat to żeś zrobił, to w ogóle nie ma problemu. Kuniak, wielki wojownik! Orkowie przysięgają ci na śmierć! Naprzód mamy wielu wrogów do zabicia i wiele mil do przejścia. Okej. Okay. Huh! Panie kochany! Zdecydowanie nie jesteś frajerem, jeszcze z balistą jesteś, a w ataku co masz? Łucznictwo. Jak już masz to, to trójstrzałówka dla ciebie to jest kwestia czasu i ty jeszcze jesteś za broną. No, fajny jest ten bohater. A krzyk jakiś? Talizman? Nie, nie posiadasz. Spoko, będziesz świetnym moim zdaniem targetem w ogóle do pilnowania regionu mojego. Więc tu jest w ogóle bomba. Uważajmy na drewno. Oczywiście zróbmy sobie kapitol zawczasu zatem. No Telsa będzie świetnym tam targetem. 22 poziom bohatera to prawda. Nie ma na co narzekać. Wbijaj tu. Przyjacielu, śmigaj tu. Dobra. My popłyniemy sobie jeszcze tam. Mamy mocnego bohatera. Drugiego również mocnego. Och, to i tak będzie trzeba zrobić i tak. Prędzej tym lepiej w dużej mierze. Przydałby mi się talizman na kuniaku. Chociaż z przywołaniem okrętu, nie? A to już mówiłem przed wypłynięciem. Fajnie, że tam nasza gospodarka w końcu wystartowała i jakoś możemy już się przynajmniej próbować w coś bawić, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wojsko. Pierśni witalności mówicie. Dobrze. I tu się dropujesz na pewno. Przyjacielu. Śmigaj tam. Znów kamień jest brakującym ogniwem u mnie. Szkoda, że się nie udało zrobić zamku przed końcem tygodnia. Jesteśmy na Cytadei tylko. Dzień wiewiórki, czyli przynajmniej nic, co w jakikolwiek sposób mnie osłabia. To jest też jakiś plus. Szczerze, wiecie co? Wybaczcie mi. W sumie dlaczego mam czekać? Zapiszmy sobie tylko grę przed tym dropnięciem, ale jeżeli jakiś zamek nie będzie najmocniejszy na świecie, to jak najbardziej będę chciał go skorzystać i zaatakować w tym czasie. Tak niepotrzebnie się krzątam, nie mogę się zdecydować, co chcę osiągnąć w życiu. Widzę, że tu jest bohater wroga, który trochę pierdzi już. Oczywiście mówiąc pierdzi, mam na myśli, zostawia ze sobą specjalny ślad bohatera, to się tak ładnie nazywa. Oczywiście weźmiesz do ataku, weźmiesz sobie tutaj moce. Tu zaś przyjacielu. Zaczekajmy sobie jeszcze na to. Kamyki byłyby przydatne, nie ukrywam. Pytanie, kiedy będzie czerwony, go jeszcze nie widzieliśmy. No, kręcisz się, jesteś obok. Jakbyśmy rozczłonowaną armię, byłoby super. Średni, powiadasz. Coś ty zrobił, Ignacy? Halo? Proszę tak nie robić. Proszę podejść tu. Dobra, biorę to. Niezależnie od tego, ile tam żeś mi porobił, to i tak to biorę. Są to tak niskie straty, że nawet niespecjalnie mam ochoty to rozgrywać. Szkoda mi tylko tego typu, co mi dało plus jeden do inicjatywy na moich jednostkach. No, to już powiedzmy... Jest to w tolerancji błędu. Jeśli wróg stracił bohatera, zakładam, że to było... O, jeszcze mi dałeś pierścień szybkości, uhuhu. Oj, to panie kochany. Nie za dobrze się to dla ciebie skończy. Jeśli ty pierścień szybkości tracisz tak szybko. Tu masz zebrany, zbierz jeszcze plus jeden do wiedzy, przyjacielu. Śmignij tam. Następnie poproszę tu zamek. Hops. Dobra. Z karawan. Ściągnij wojsko. Oddaj turę. Grajmy szybko w stronę jego zamku. Jeżeli mu zajmiemy zamek, nie zdąży się obudować. No jeden jest to problem mniej przede wszystkim, tak? Komputer się już nie pasie wtedy. Mamy cię. No to już zająć nie jest tak łatwo, ale cię mogę pojechać.
Brak fortyfikacji, ale wojsko jest trudne. Załóżmy. O nie, ja zaatakowałem go w zamku. Bez sensu. Faktycznie on zszedł do obrony wtedy do zamku. On chyba po prostu ma tam wojsko, którego nie może ruszyć, dlatego jest tak biedny. Zabierajmy mu wszystko sprzed nosa. Dobra, już tu wysłałem wojsko, wysłałem z karawany, dobrze. Nie musisz w sumie niczego lepszać, bo po prostu podjadę sobie do fortu na wzgórzu i się ulepszę. To jest luz akurat. Dowiozę drugim bohaterem tutaj woja i zwoje. Szkoda tych 50 kurwa pieprzonych jest. 50 rakszasów to nie jest coś, co zwykle lubię robić w wolnym czasie, to znaczy walka z nimi. O, zdecydowanie. Dobrze. Teraz wbijaj tutaj. No. Tak. Możesz mieć wszystko. Super, to teraz ze wszystkim. Podbijesz tu, pojedziesz jeszcze was. Zbierzesz sobie poziom i polecimy dalej. Pomarańczowy w tym momencie jest wstrzymany praktycznie z gry. Pytanie, kiedy pojawi się czerwony i jak pojawi się czerwony? Ale obecnie gracz pomarańczowy niespecjalnie stawia mi jakikolwiek opór. Może wkrótce, ale jeszcze na pewno nie teraz. Spróbuję powtórzyć. Wiem, że to jest mało. Może nawet nie powinienem tego był robić. Cofnij go do drugiej linii i tyle. Niespecjalnie możesz mi cokolwiek zrobić, chłopie. Nawet chyba nie będę zmuszony używać orka mojego. Zdecydowanie nie będę. Z tym bardziej nie widzę sensu robienia sobie strat. No cóż, no katapulta. Domknijmy ten temat i tyle. Może nie powinienem mu aż tak otwierać dojścia do statystyk. Ale znowu jak tego nie zrobię, to ja ich nie będę miał, więc... A wolę je mieć. Buty szerokiej drogi już posiadamy. Zbierz sobie ten buścik. Spróbuj pojechać ich. Bardzo dobrze. Też jesteś dobrym bohaterem, więc... O, hajsy trzeba obrać. Awansuj za 2000. Triple shot. To już też jesteś praktycznie pełnoprawnym bohaterem. O, czerwoniak. Czyli przystań. Zdecydowanie jest to przystań. Pytanie, jak silna albo inaczej, jak upierdliwa może być przystań? Wiem, że to są znów dwa gobliny i wiem, że znów mnie za to rozszarpiecie, ale... Kwestia, myślę, dobrego nawyku. Dobra. Wysłużycie do zabierania kontrataków. Może być tu. No, jest i koteczek. Dołu. Wiep. Dobra, się rozstrzelam centaurem najprawdopodobniej. Tak, centaurem. Trzymam ten łuk, żeby mieć prosto strzałkę zawsze, więc... No naprawdę, jest moc, słuchajcie. Czuć tę moc. Pogoń towarzystwo. Zbierz sobie tu buścik. Pogoń towarzystwo. Zbierz buścik. Zbierzemy jeszcze kopalnię tutaj. No jeden artefakt nam pozostanie. Oni się tutaj rekrutują sobie te swoje żałosne żywiołaczki, którymi później śmiał tytułować swoją armię szumnym słowem. No właśnie. Obydwa są zajebiście przydatne. Myślę, że przydatniejszy będzie cyklop jednak. Mimo wszystko. Nie mam specjalnie dużo pieniędzy przez to. O, czerwony. A, tu jesteś, pomarańczko.
Nie martwię się za bardzo nim. Najgorzej jak mi zajmie kopalnię, to jest najbardziej irytujące. Co on może wykonać? Zrób sobie tego. Masz balistę już? Ach, faktycznie, powinieneś ją mieć. Oczywiście, że ją powinieneś mieć. Hops, hops. Tu był szkielet, tu są wy. Ścignij szybko. Szkielet zakładam, że jest spenetrowany. Dobra. Już wezmę to. Pierścień witalności nie jest mi zupełnie potrzebny. Coś ściągnie. Mogę skończyć. No, przydało się. Co nałapałem się na tych kopalniach, to moje. Więc tyle dobrego chociaż. Tydzień orka, powiadacie. No, tydzień orka to dobry tydzień. No i dobra, jesteśmy trochę postawieni w takiej sytuacji bez wyjścia. Weźmy sobie obronę. No, czy po części sam się w takiej sytuacji postawiłem, więc... Oczywiście, że ściga ich. Teraz śmignij tu. Chodź tu, chłopie. To jeszcze jeden dzień zaczekasz. Ruszysz, doładujemy tą armię na ulepszenie. Podrzuci się to kuniakowi i zrobi on wiepim i tyle. No, będzie mi teraz przejmował kopalnie jedno po drugiej. No, to też nie jest jakiś straszliwy problem. Miał być szczery. Dobrze. Zrekrutujesz już wszystko? Praktycznie. Zamień mi kilka kryszteksów. Chyba z tyle mi powinien starczyć już. Chciałbym mieć centaury po prostu z głowy. I biegnij wprost tutaj do ulepszania. Armia troszkę i ulepszenie będzie kosztować. Ale to nie problem. Jak już będzie ona ulepszona, to już możemy atakować w ciemno, więc już się wtedy nie martwię. Jasne, zbieraj sobie statystyki, spoko. I tak jesteś nikim. Jesteś zerem, panie pośle. Śmigaj tu. A z go ustrzelimy na wyspie. Nie jest to dla mnie żaden problem. Niestety zabierzesz mi przez 100 tysięcy złota mojego dochodu. Nawet na 2 dni. No nie, jesteś głupi. Okej. No jeśli tak wolisz. Kim ja jestem, żeby ci się sprzeciwiać, przyjacielu? Wiesz co, zaczeka jeszcze. Serio? Tylko tyle? Ale ta nizna. Wpierdolę. No, tu się zaczyna drożyzna. Wy to chyba za darmo, nie? No właśnie. Tak. No szamanki już będzie fajnie. No już będzie armia do grania, słuchajcie. Szła, możemy wtedy pojechać na tamten zamek. Jest to wyzwanie, oczywiście. Ale w dużej mierze poza rakszasami tam nie ma jakiegoś straszliwego. Ile z rakszasów jest? Horda, czym 50 ich było, nie? Cyklopy, te wolę. Z was wolę. O Jezu, 5 wiwern tak dużo. Nie wiem, czy to jest nawet warte świeczki, wiecie? Trzeba sobie zadać pytanie, jak wielkie przełożenie na pole bitwy będzie mieć 5 wiwern. Aha, w ten sposób musieliśmy to zrobić. To było zupełnie niepotrzebne, no cóż. Mógłbym się zażynać i pojechać nim po jeden level, ale pytanie, czy to ma jakiś sens? Na moje odpowiedź brzmi nie, nie ma. Więc myślę, że po prostu Teslek, Telsek. Więc to przekaż wojo. Idziemy robić wiep. Jednego to możesz zostawić mu. No chyba zrobiłem właśnie na odwrót, dokładnie. Otóż to. A to już jest mój trademark, jeżeli chodzi o Heroesy. No w tym momencie nie sądzę, żebym miał z tobą jakieś większe problemy, przyjacielu. To weź, bo to sprzedaż po prostu i będzie zawsze tam więcej cashów. Wbijaj na morze. Idziemy tutaj, na magów. Ty jedziesz w stronę zamku. Bez zwłoki. Myślałem, czy tego nie robić po prostu telsekiem, nie? Tych ataków i wszystkiego, ale chyba po prostu kuniakiem i dam radę z tym. Tak mi się wydaje. Nie sądzę, żeby moi oponenci byli aż tak silni, no, żebym ja się musiał jakoś mega po prostu ratować drugim bohaterem.
Kilka boostów, trójstrzała balista. Będzie po wszystkim. Generalnie najciężej będzie po prostu, wiecie, przebić się, tak? Na samym początku. Jak już się przebijemy przez te jego te twarde jednostki, to po wszystkim już będzie. Mamy mocarnego strzelca. Napompujemy się tymi. Napompujemy się szałem. Będzie moc. A, swoją drogą. To możesz opierdolić. Przydatniejsze przynajmniej będzie. A! Się zgapiłem z tym niebudowaniem, co? No zamek był niesłabą rzeczą zrobić. Oj, uciekaj myszko. Uciekaj, uciekaj lepiej. Cały czas jest to wyzwaniem. Okej, okay, to nadal jest to intrygujące. Ale jest już wysokim. No faktycznie, może być to wyzwaniem. Morale, powiadasz w czasie następnej bitwy. To oczywiście, że bierzemy. To bierzemy. No i jedziemy na ciebie. Mam obronę już też teraz, tak? Wziąłem sobie obronę. Zawsze tam te 10% mniej obrażeń. No, nie ma na co narzekać, zdecydowanie. To... Co za różnica? Zapiszmy i spróbujmy tę bitwę jakoś mądrze rozmontować. No wcześniej wyście nie mieli chyba fortyfikacji. No to ja zjebałem. Coś takiego bym zrobił. Brzmi jak plan. Mam katapultę, zapomniałbym. Tytki masz. Coś mi brakuje w twojej armii. Czyżbyś pousuwał sobie te mocarne jednostki? No to wygląda i masz jeszcze zwykłe kolosy, ale nawet nie. Jedyne co jest trudne to to. Nic więcej. Wybornie. A, i tak masz zgiętą strzałkę. Bo przez mury zakładam, tak? Okej. Okay. Tak, turlaj. Niesłabe to. Pozbądźmy się. Co mi zrobisz, śmieszny magu? Trzech wojowników. Grubo. Daj mi tylko naładować szał na tobie. Teraz ty, przyjaciółko, przyspieszenie tu. Negując tym samym spowolnienie. Możesz waitować. O, niepotrzebnie! Rębacz. Nie pomyślałem. Ustrzel. Ile goblinów poświęcasz? Ile zabijesz ich? A jednego. O, morale. Oj, to nawet chyba niepotrzebne było. Spróbuj się tego pozbyć. Ty możesz waitować. Ty podejdź o jedno pole. Spowolnienie. Proszę.
To ja poproszę przyspieszenie. Rzucaj mi tam do tyłu. By tego dziadka trochę się pozbyć. A ty na parzej powierzyczka. O, o, to w sumie nie było takie mądre. Ma teraz do mnie dolot. A coś mi mówi, że jednak w tym było trochę sensu. No właśnie. Jeszcze się zdążę wycofać przed nim. Mhm. To tutaj? Teraz prosta. Ty już masz prostą strzałkę. A przywal mu z łapy. A co mi tam? Teraz poproszę, odsuń się tu. To zdecydowanie jest po tobie. Poświęć. A nawet nie musisz poświęcać goblina. Rusz się o jedno pole. Ty możesz wejtować. Ty prój. No, widzicie? Sprawa się bardzo uprościła. Sama przez się. Jeśli tak to mogę nazwać. Rzućmy tutaj. Zresztą jest tak wolno, że on nawet nie ma inicjatywy. Wiecie co? A wpuszczam rębacza, bo to... Zdecydowanie wpuszczam tam rębacza. Nawet nie ma specjalnego sensu. I spojrzałem na pasek. Przyspieszymy cię? A, niestety uderzysz mi w rębacza. Nie żeby za jakoś dużo, ale... No ale zawsze. Może to było niepotrzebne. Pewnie dało się zrobić i bez tego to. No, uderzyłeś. Elegancko. O, oświecenie. Ojcze niebo, o. Zamek mojego wroga należy teraz do mnie. Dziękuję ci za twą siłę. No widzicie, poszło łatwiej niż się wydawało. Mamy mały zameczek tutaj, możemy sobie to zebrać, bo dlaczego by nie. No i co? Myślę, że to mamy 27 minut. Wiem, że to jest krócej niż zwykle. Oczywiście robimy odcinki, ale chyba popularnie nawet pasuje, żebyśmy sobie teraz przerwali, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to były Heroesy 5. Scenariusz. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.